wspólnota parafialna, ale również jako Rada Rycerzy Kolumba przeżywać wielką i niezwykłą uroczystość. Oto po raz pierwszy w tej świątyni możemy gościć obraz Matki Bożej z Guadalupe i wiernie kopię tego cudownego wizerunku, przed którym miliony ludzi od wielu już wieków spotyka się z Bogiem. Bo Maryja zawsze prowadzi nas do Boga, ukazuje swojego Syna i mówi nieustannie: uczyńcie wszystko, cokolwiek mam Boga. I nam tutaj obecnym, rycerzom Kolumba, ich rodzinom i nam, rodzinie parafialnej, dane jest włączyć się w grono tych wielu osób, które pragnie wielbić Boga i dziękować Mu, prosić o potrzebne łaski przez stawiennictwo Matki Bożej. Ten jakże łaskami słynący obraz również dzisiaj poprzez tą jedną kopię jest wśród nas obecny. Znak miłości Boga, Boga miłosiernego. Ojciec, niepokalana Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła, Ty, która z tego miejsca, z tego obrazu okazujesz Twoją łaskawość i współczucie wszystkim, którzy uciekają się pod Twoją opiekę. Witamy Ciebie w tej naszej świątyni, w tej naszej wspólności i prosimy o przyjęcie i przedstawienie Bogu naszych modlitw. Wysłuchaj tej modlitwy wznoszonej do Ciebie synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi Jezusowi, naszemu jedynemu odkupicielowi. Dziewico z Guadalupe, opiekunko dzieci poczętych, daj naszym rodzinom łaskę miłości i szacunku dla budzącego się życia, by je kochały i szanowały z tą samą miłością, z jaką Ty poczęłaś w swym łonie Syna Bożego. Święta Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowywaniu naszych dzieci. Nadzieja nasza, wejrzyj na nas z litości, naucz nas nieustannie iść za Jezusem i do Jezusa. A gdy upadniemy, pomóż nam powstać i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów. W sakramencie pokuty, który napełnia duszę spokojem. W ten sposób Matko Święta, spokojem Bożym sumieniem, sercem wolnym od złości i nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, które przychodzą do nas od Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.